W Jaśle minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk przekonywał samorządowców do współdziałania z Krajowym Zasobem Nieruchomości. Nowa instytucja rozpocznie działalność 11 września. Ma umożliwić budowę mieszkań dla osób niezamożnych. To jeden z filarów rządowego programu Mieszkanie Plus. W Krośnie Towarzystwo Budownictwa Społecznego przebudowało nieczynny internat, co dało 84 nowe mieszkania na wynajem. Inwestycje sfinansowano z budżetu miasta, kredytu bankowego i kasy TBS-u. Koszt metra kwadratowego pod klucz nie przekroczył 2600 zł, czynsz to 9 zł. Ale dzięki Krajowemu Zasobowi Nieruchomości ma być jeszcze taniej. To odpowiedź na wyzwanie, jakie stoi przed państwem polskim, zabezpieczenia mieszkań dla tych, których dzisiaj nie stać na zakup mieszkania na wolnym rynku, którzy nie mają zdolności kredytowych. I to nie państwo będzie budowało bezpośrednio te mieszkania. Krajowy Zasób Nieruchomości będzie zarządzał obiektami nadającymi się do celów mieszkalnych, które nie są wykorzystywane, ale są w zasobach na przykład Ministerstwa Obrony Narodowej, Ministerstwa Rolnictwa czy też Lasów Państwowych. Krajowy Zasób Nieruchomości musi sam wygospodarować środki. Musimy te środki znaleźć i dopiero wówczas będziemy ogłaszali przetarg na użytkowanie wieczyste na działki Skarbu Państwa, ale także będziemy wchodzili przede wszystkim w mariaż, w porozumienie z samorządami. Krajowy Zasób Nieruchomości będzie mógł sprzedawać przedsiębiorcom użytkowanie wieczyste obiektów Skarbu Państwa. Wszystko w ramach przetargu i po określeniu wysokości czynszu i metrażu przyszłych mieszkań. Mamy zinwentaryzowane w powiecie bieszczadzkim te tereny, które są terenami Skarbu Państwa. Widzimy, że naprawdę są atrakcyjne, są do zagospodarowania w tym programie. Natomiast jeżeli chodzi już o szczegóły, no to jest konieczna współpraca poszczególnych gmin, wójtów. Zdaniem Janusza Przetacznika, prezesa Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, problemem nie jest jednak brak gruntów budowlanych. Na dzisiaj problemem numer jeden jest dostępność do środków oraz stabilność kredytowania takiego budownictwa. To jest problem, nie dostępność gruntu czy jego uzbrojenia. Problemem jest dostępność do środków finansowych i stabilność spłacania czy kredytowania takiego budownictwa w perspektywie 20 czy 30 lat. W Polsce brakuje około 1 000 000 mieszkań, w Europie na 1000 mieszkańców przypada 460 mieszkań, w Polsce o prawie 100 mniej. Średnie zarobki pozwalają u nas na zakup mniej niż 1 metra kwadratowego, dwukrotnie mniej niż na zachodzie. Dlatego ponad 14% Polaków mieszka w warunkach niespełniających standardów europejskich.